Wybory, wybory, po wyborach i znowu przed wyborami, przed nami druga tura, a tymczasem w naszym studiu Kamila Grzywaczewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie mówić polityczka, czy jeszcze nie polityczka Prawa i Sprawiedliwości, na pewno samorządowiec, samorządowczyni, jak to odmienić? I samorządowiec, i społecznik. Także tutaj myślę, że... W każdym razie osoba, która miała czwarty wynik pod względem liczby głosów w województwie lubelskim. Udało się, tak. Udało się. Ponad 21 tysięcy, ile dokładnie? 742. Za każdy głos serdecznie dziękuję. Dwa razy tyle, co drugi w kolejce w okręgu numer 4, co drugi w kolejności, może nie w kolejce, i średnio trzy razy tyle, co pozostali, którzy uzyskali mandaty. Tak. No to co się stało, że Prawo i Sprawiedliwość tak dobrze wypadło w okręgu czwartym, bo tam poza wami, no to jeden jedyny mandat dla PSL-u tak naprawdę, tak. Nie? Pan Andrzej Romańczuk, obecny dyrektor RIMR-u, mandat, i pan Krzysztof, nie Krzysztof Grabczuk, tylko Dariusz Grabczuk. No tak, to no to dwa, tak. Platformy. A wy wzięliście pięć? Cztery. Tak, od nas z listy z okręgu numer 4 dostałam się ja, dostał się pan profesor Marcin Szewczak. Obydwoje zrobiliśmy podwójny wynik, dwucyfrowy. Pan Radosław Brzuska i pan doktor Rybak. No i co się stało? Ja myślę, takiego, że wygraliście, no bo w sondaże, i to można powiedzieć, nawet fachowcy mówią, że coś poszło nie tak z tymi sondażami. Czy ja uważam, że to bardzo ciężka praca w terenie. Ja mogę powiedzieć o sobie. To wielogodzinne spotkania. Ja oczywiście też startowałam do Senatu w październikowych wyborach, i w tych wyborach do Senatu zagłosowało na mnie 46 754 osoby. Także jestem po kampanii też takiej mocnej do Senatu. Ale przede wszystkim myślę, że to, że zawsze pracowałam w terenie, spotykałam się z ludźmi. Też byłam dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, także no tutaj my mamy teren typowo rolniczy. I myślę, że właśnie to, ciężka praca. Ciężka praca popłaca. Będzie ważne, eksponowane stanowisko, no bo tutaj ptaszki ćwierkają, że rozważana jest pani kandydatura na stanowisko marszałka, może wicemarszałka albo członka zarządu województwa. Tak coraz głośniej słychać 300 metrów stąd w urzędzie marszałkowskim. Nic mi na ten temat nie wiadomo, także czekamy, jakie będą decyzje. Nie wiem. Ale nic w ogóle tak się nie rozmawia na ten temat? Czy pewnie, jeszcze decyzje pewnie, nie zapadły? Pewnie zarząd województwa rozmawia, ale i pewnie jakieś przymiarki są, ale ja na dzień dzisiejszy na swój temat i na temat tego, jak będzie zarząd wyglądał, nie wiem. Ale ktoś z panią rozmawiał, pytał, czy ewentualnie byłaby pani zainteresowana, czy się pani zgodzi, jak pani zaproponuje ono takie sondowanie, czy to w partii to jest tak, że wódz mówi, będziesz marszałkiem, będziesz wicemarszałkiem, tu to tak jest, będę. To jest dla mnie nowa sytuacja. Bardzo się cieszę, że będę radną Sejmiku Województwa Lubelskiego. Będą rozmowy, będziemy rozważać. Na dzień dzisiejszy nie wiem, naprawdę. No a gdyby taka propozycja się pojawiła, chciałaby pani? No ależ oczywiście, no to przecież wiadomo, że po to człowiek pracuje, po to się spotyka z wyborcami, po to ma no, tutaj też taki ciężki wkład w ten swój teren. No i uważam też, że wynik. Ale ja mówię, czekam, jest zarząd, jest pan profesor Przemysław Czarnek, także tutaj myślę, że zobaczymy, jak będzie. No to nie jest tajemnicą, że pani mocno jest wspierana przez profesora Przemysława Czarnka. Przez pana profesora Przemysława Czarnka są wszyscy bardzo mocno wspierani. Pan profesor Przemysław Czarnek wspierał każdą kandydaturę i do sejmiku, i w wyborach samorządowych. Także ja tutaj nie widzę jakiegoś specjalnego wyróżnienia. Po prostu wszyscy mocno pracowaliśmy na wynik i ten wynik się również udał. Bo zostały też między innymi przejęte powiaty. Większość w powiecie mamy w Łodawskim, tam gdzie jestem pełnomocnikiem Prawa i Sprawiedliwości. Także zostały wystawione nowe twarze, świeże spojrzenie, też bardzo ciężka praca i bardzo się z tego cieszymy. To kiedy będą te decyzje
jakby, że będzie wiadomo, czy taka propozycja Panie będzie, redaktorze, czy nie ja będzie. Myślę, że to trzeba było pytać zarządu, a nie mnie. Także no, mówię, nie wiem. No ale marszałek Stawiarski, który był tu gościem, na pytanie, czy dalej będzie marszałkiem, powiedział, że no, to zapadają te decyzje w Warszawie i że pewnie tam tak jest. Będzie. Nie ma pani jakichś tam przecieków, czy tam... Marszałek Stawiarski jest marszałkiem od 5 lat tutaj w województwie lubelskim, także myślę, że jest bliżej. Ja natomiast mówię, jestem świeża, jestem nowa i nie mam pojęcia. Ale z ambicjami. No tak, tak jak każdy. Proszę powiedzieć, jako radna Sejmiku Województwa, co pani by chciała zrobić? No ja akurat startowałam z okręgu numer 4, gdzie oczywiście no, to jest typowo teren rolniczy. Także i promocja też Poleskiego Parku Narodowego, Pojezierza Łańczyńsko-Wodawskiego, lokalnych produktów. Mojemu sercu bliskie jest rolnictwo, bo ja sama z mężem prowadzę gospodarstwo rolne. Owcami się pani zajmuje podobno, tak? Tak, tak, tak. Ponad 11 lat już mamy gospodarstwo rolne, które specjalizuje się właśnie w hodowli owiec. Nie zapytam, czy ten żakiet akurat z wełny owczej? Nie, proszę pana, nie z wełny owczej. Nie znam się na materiałach, ale biały kolor, takie pierwsze skojarzenie. No oczywiście to również wspieranie przedsiębiorców, to też szkolnictwo. Ja myślę, że Urząd Marszałkowski i obecny zarząd wspaniale współpracował i miał świetną współpracę z samorządowcami i my chcemy to dalej kontynuować. Ale jakieś konkretne pomysły na przykład, co by pani chciała zrobić? Bo tutaj w pani opisie przeczytałem, że wiem, jak skutecznie dbać, rozwijać nasz region. Potrzebujemy bezpieczeństwa, wsparcia dla rolników i rozwoju infrastruktury drogowej. Oczywiście ja na spotkaniach, bo powiem szczerze, że moja kampania opierała się też na tym, że rozmawiałam z ludźmi i chodziłam po targach. Więc pierwsze pytanie, jakie były zadawane, to było odnośnie dróg. Mimo tego, że faktycznie ta infrastruktura drogowa w województwie lubelskim się bardzo poprawiła i jest to widoczne przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale mimo wszystko jeszcze te gminne drogi, powiatowe drogi mają wiele do życzenia i dla ludzi najważniejsze, powiem szczerze, po tych rozmowach, to jest właśnie infrastruktura drogowa, ale to też widzę po swojej gminie, bo każda wyremontowana droga to jest zaraz gdzieś przy tej drodze budynek mieszkalny, budują się domy, także no, myślę, że tutaj jakby nie ulega to najmniejszej wątpliwości, ale również i drogi to również przemysł, prawda? Także uprzemysłowić pani chce okolice Włodawy? No jedynym akurat tutaj zakładem, który jest, to jest Bogdanka. Także myślę, że sam u nas wójt gminy Urszulin w ciągu roku wydał ostatnio 130 pozwoleń na budowę. Także widać, że się mocno rozwijamy, co też spowodowało, że mieliśmy większość mandatów do powiatu włodawskiego, bo z gminy Urszulin 4 osoby dostały się właśnie, zdobyło mandat radnych powiatowych. Czyli to dlatego, że przybywa wam mieszkańców? Ja myślę, że przybywa mieszkańców i myślę, że to, że mieszkamy w pięknym terenie położonym przy Poleskim Parku Narodowym, po Jezierze Łańczyńsko-Włodawskie, przecież Włodawa to miasto trzech kultur, to jest również, no ja akurat startowałam też również z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego, świdnickiego i łańczyńskiego, także no, Chełm też jest miastem turystycznym, bardzo dużo osób odwiedza miasto Chełm. I myślę, że tutaj współpraca samorządu i Sejmiku Województwa Lubelskiego spowoduje to, jaki będzie dalszy rozwój tutaj tego naszego okręgu, ale również całego województwa lubelskiego. Czyli rozumiem, świetlana przyszłość przed nami. Oczywiście. Tak? No cóż, a jaka polityczna przyszłość przed panią Kamilą Grzywaczewską, przekonamy się w ciągu kilku dni, bo gdzieś chyba w okolicach 20 miały zapaść te decyzje. No i zobaczymy. Być może przyszła pani wicemarszałek, a może marszałek województwa lubelskiego. W każdym razie, rozumiem, jak będzie propozycja, to będzie akceptacja. Będziemy rozważać wszystko, tak. Ale rozważać czy akceptować? Będzie propozycja, będę myślała, co dalej. Na razie nie wiem i zobaczymy, tak jak powiedziałam na samym początku. No cóż, no to zobaczymy, szanowni państwo. Dobrego dnia życzymy i do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia państwu.